Mistrzu, jesteśmy w budynku Hugonówki, wyremontowany za ponad 8 milionów. Co pan czuje teraz, gdy za kilka miesięcy oddamy mieszkańcom ten piękny budynek do użytku? No, ja jestem, nieskromnie powiem, pełen takiej zadowolenia, takiej satysfakcji po prostu, że właśnie Konstancin otrzymał nową siedzibę Konstancińskiego Domu Kultury i będzie ten obiekt tętnił życiem. A jeżeli dodamy, że jest to zabytkowy obiekt położony w pobliżu parku, stężnią solankową z amfiteatrem, to tworzy to tak zwany swoisty konstanciński klimat i mam nadzieję, że po prostu za 2-3 miesiące ten obiekt będzie ściągał mieszkańców i kuracjuszy i naszych gości. Proszę powiedzieć, co Hugonówka zmieni w obliczu Konstancina? Co Hugonówka zmieni dla zwykłych mieszkańców Konstancina i dla turystów, którzy odwiedzają naszą gminę? No, my już tutaj planujemy, że w najbliższym czasie uruchomimy klubokawiarnię, która w tym rejonie właśnie Konstancina będzie atrakcją, gdzie będzie można wypić smakowitą kawę, zjeść dobre ciastko, a być może jakieś inne jeszcze posiłki. Natomiast co zmieni? Z dawnych lat pamiętamy, że właśnie tutaj, w Konstancinie, właśnie w tym obiekcie było kino. Wszyscy zwracają się w tej chwili, żeby uruchomić tutaj kino. To będzie coś właśnie dla nas, dla naszych mieszkańców, że nie będą mogli, musieli jechać do Warszawy, tylko po prostu tutaj będą u nas. Jeżeli dodamy, że w pobliżu, w amfiteatrze, już uruchomiliśmy w tamtym roku letnie kino nocne, to jest to już taka nowa oferta. A Konstanciński Dom Kultury w swojej wizji, a rozmawiałem z panią dyrektor i to wiem, zamierza tutaj sprowadzać teatry z Warszawy, czy też kabarety, nawet za drobną odpłatnością, byśmy nie musieli jechać do Warszawy, a tu na miejscu po prostu w pięknym zielonym Konstancinie nad już prawie czystą rzeką, jeziorką, po prostu odpoczywać i pływać kajakiem. Mówi się od lat, że Konstancinowi brakuje takiego miejsca. A co pan, panie burmistrzu, chciałby teraz przekazać mieszkańcom? Jak ich zachęcić do tego, żeby to miejsce jednak tętniło życiem, żeby każdy weekend był wypełniony setką ludzi, którzy zasiądą na tych krzesełkach i którzy będą oglądali właśnie czy to teatr, czy to jakiś koncert, może jazzowy? Ja powiem tak, każdy, kto tu przyjdzie, a dzisiaj tej uroczystości przekazania kluczy dla KDK, rozmawiałem z wieloma ludźmi, którzy mówią, że to jest obiekt, który już przyciąga. Zatem jeżeli ktoś tu raz przyjdzie i zasmakuje w nim, będzie wracał. A my będziemy stwarzać bogatą ofertę kulturalną, by tak zimą, latem, jesienią, we wszystkich porach roku po prostu ten obiekt tętnił życiem. I na tym nam bardzo zależy. Jest to obiekt prestiżowy i ładnie odbudowany, odrestaurowany. Myślę, on będzie przyciągał. Ja znowu dodam, że dbam, tak mi się wydaje, staram się dbać o jego otoczenie. W związku z tym całość to po prostu będzie komponowała z Konstancinem i będzie tym magnesem, który przyciągnie. Dyrektorze, gdy miał pan w dwóch zdaniach opisać Hugonówkę, którą dzisiaj Centrum Kultury otrzymało w użytkowanie, to co by pan powiedział? Nareszcie mamy. Lub serdecznie zapraszamy, bo to nareszcie, czyli w pierwsza wersja jest o tyle dla nas ważna, czy wręcz najważniejsza, bo jak Państwo pewnie wiecie, nie było do tej pory w Konstancinie sali widowiskowej z prawdziwego zdarzenia. Ze sceną, z widownią, z porządnym nagłośnieniem i oświetleniem, co dla mieszkańców przede wszystkim, którzy odbierają muzykę czy teatr, było pewnego rodzaju utrudnieniem. Mieliśmy i mamy fantastyczny amfiteatr i jakieś takie drobne, również sympatyczne, ale malutkie sale. To, co dzisiaj udało się zrobić, czyli otrzymać klucze, a za chwilę zapełnić to dźwiękami, mamy nadzieję, że wszystkich bardzo, bardzo zadowoli. W Konstancinie często się mówi, że właśnie brakuje tego typu miejsc, żeby przyjść, usiąść i coś obejrzeć.
Co w takim razie będzie się działo w tym budynku, w Centrum Kultury, tak aby właśnie mieszkańców ściągać tłumem i żeby tutaj po prostu to miejsce tętniło życiem? Znaczy, zależy nam, żeby do wszystkich adresować tradycyjnie, oficjalnie nazywając statutowo, a nieoficjalnie po prostu adresować tytuły różnych przedsięwzięć do różnych grup wiekowych. Począwszy od dzieci, na przykład bajki, poranki, bo jest to również sala kinowa. Mamy profesjonalny rzutnik, ekran, nagłośnienie bardzo, bardzo wysokiej jakości, więc film, każdy, bajka w szczególności dla dzieci, będzie bardzo dobrze tutaj odebrana. Dla wszystkich osób pozostałych, spektakle teatralne, oczywiście małe formy, bo scena nie jest dużą sceną, koncerty i znowu kameralna formuła, kilkanaście osób na scenie, ale równolegle zajęcia plastyczne, bo powstaje z prawdziwego zdarzenia pracownia plastyczna, zajęcia multimedialne, nazwijmy to, bo mamy salę multimedialną, którą za chwilkę doposażymy jeszcze i będzie to naprawdę już taka sala, gdzie można i spotkania robić, ale również rzeczy związane na przykład z filmem, z obróbką filmu. Więc koncerty, spektakle, widowiska, a jakby druga część, popołudniowo codzienna, no to są zajęcia, warsztaty. Dzisiaj uroczyste przekazanie kluczy, w maju, w połowie maja już oficjalne otwarcie. Czy są już jakieś wstępne plany, jak zapełnić te 3 dni tego otwarcia, żeby tu jednak było jak najwięcej mieszkańców, żeby mieszkańcy też odczuli, że to będzie miejsce, które rzeczywiście będzie przyciągało ludzi i rzeczywiście będzie można przyjść nie tylko na herbatę i na kawę, ale na jakiś koncert czy na jakąś wystawę? Tak, te 3 dni będą, one są dlatego rozbite na 3 dni, żeby wszyscy mogli skorzystać. Jak Państwo przyjdziecie, zobaczycie, sala jest na 220 osób, więc siłą faktu tylko tyle osób wejdzie, z przyczyn wszelkich nie możemy więcej zaprosić. Stąd na 3 dni rozłożone otwarcie. Budynek będzie otwarty sobota, niedziela, bo to jest tak, że jest czwartek, sobota, niedziela. W czwartek będzie oficjalna część dla zaproszonych gości, a sobota, niedziela będzie otwarta dla mieszkańców, począwszy od warsztatów, od wszelkich pokazów, które Dom Kultury już szykuje powolutku dla publiczności, po wieczorne koncerty, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Program jest w tej chwili tajemnicą. Wiem, do czego Pan zmierza, ale jeszcze nie uzewnętrzniamy konkretnych nazw zespołów, choć mamy już swoje typy i dogadujemy się głównie finansowo. Natomiast i w sobotę, i w niedzielę będą to programy zróżnicowane, tak żeby wszyscy byli zadowoleni. Jest to trudne, bo nie uda się zadowolić wszystkich, ale tak, żebyśmy my mieli poczucie, że troszkę dla jednych, troszkę dla drugich zaprezentowaliśmy muzykę, bo to będą koncerty. Często też przy tego typu obiektach podnosi się kwestie finansowe. Czy możemy się spodziewać, że otwarta taka sala widowiskowa na 220 osób też będzie się wiązała z tym, że jednak te wejściówki będą biletowane, że trzeba będzie ponosić jakieś koszty? Mówię tutaj głównie o mieszkańcach, że te wejścia będą coś nas kosztowały? Tak, no jak na całym świecie, w Polsce również są bilety na koncerty, na spektakle. Różnica jest tylko w cenach, tak? Ceny są różne, czy w dużych miastach jak Warszawa, czy w małych miejscowościach, czy mniejszych miejscowościach. Natomiast na pewno jest to rzecz kontrowersyjna, czy brać za bilety pieniądze, czy ich nie brać, skoro to jest państwowa instytucja. My stoimy na stanowisku takim, że niewiele, ale powinny kosztować bilety, bo to w pewnym sensie porządkuje. Przede wszystkim widza obliguje do tego, że jak już kupił bilet, to przyjdzie. Po drugie, jest to drobny, ale zawsze jakiś tam zwrot kosztów, które jak Państwo przyjdziecie i zobaczycie, nie będą małe. Mówię o utrzymaniu budynku i na przykład honorariach dla artystów. Nie zwróci to na pewno całości kosztu danej imprezy, ale będzie w pewnym sensie dla nas takim poczuciem, że troszeczkę zdobyliśmy tych funduszy, ale najważniejsza będzie dla nas rzecz, że nie będą one bardzo drogie, nie będą drogie, będą przystępne ceny tych biletów czy wejściówek. Panie doktorze, tak na koniec, będąc wirtualnym przewodnikiem tego miejsca, mieszkańcy jeszcze nie mieli możliwości, żeby tutaj zajrzeć, żeby tutaj wejść. Tak jakbym miał opisać to miejsce własnymi słowami, jak pan tutaj pierwszy raz wszedł już po
po zakończeniu remontu, tak żeby też mieszkańcy w pełni mogli sobie wyobrazić, jak to miejsce wygląda i jak to miejsce będzie później wyglądało, gdy będzie już to otwarte. Znaczy, powiem to, co powiedziałem na początku, użyję tego słowa, nareszcie. To było pierwsze moje skojarzenie, zarówno jako osoby, która pracuje i ma w jakimś sensie wpływ na to, co się dzieje, jeśli chodzi o działalność artystyczną, jak i widza, bo również bywam widzem. Poczułem to miejsce jako nieprawdopodobnie ciepłe, miłe i przyjazne, zarówno po stronie tutaj, gdzie siedzimy my teraz, czyli publiczności, jak i po stronie sceny i artystów, którzy tam będą. Bardzo ciepła, przyjazna sala i ciepły, przyjazny klimat, więc nareszcie mamy ciepłą, fantastyczną salę i fantastyczne miejsce do spędzania czasu na okrągło, od poniedziałku do niedzieli. Brakowało takiego miejsca w Konstancinie? Jak najbardziej. Co pani czuje po wejściu do Hugonówki, odrestaurowanej willi, gdzie jest sala widowiskowa, gdzie będzie kawiarnia, gdzie będą sale wystawiennicze, gdzie będzie, być może coś się w końcu działo? Czuję radość z tego, że będę mogła przychodzić tutaj z córką. Mam nadzieję, ja także. Co najbardziej się podoba, co najbardziej urzekło w tym miejscu? Właściwie to nie wiem co. No tutaj fajna jest ta sala. Myślę, że będą odbywały się jakieś pokazy teatralne, jakieś większe. Myślę, że tego brakowało, tego nie było. Była tylko ta aula w parku, ale to było tylko na świeżym powietrzu. To będzie może to być przez cały rok. No właśnie, pani jako mieszkanka Konstancina, czego pani brakuje w ofercie kulturalnej naszego miasta? Co to miejsce mogłoby wypełnić, jakąś lukę pewną w ofercie, którą oferuje zarówno Dom Kultury, jak i Urząd Miasta? To znaczy tak, mi osobiście brakowało, bo teraz myślę, że już nie będzie brakowało, właśnie takich wystaw fotograficznych w tym rejonie, bo wiem, że są wystaw i takich pogadanek o podróżach. Wiem, że są one na Jaworskiego, ale to jest jednak dla mnie kawałek, bo mieszkam tutaj w okolicach Grapy. Więc ta lokalizacja będzie rewelacyjna. Myślę, że większość się też tutaj przeniesie, bo jest więcej sal i więcej możliwości. Jakbym na koniec miała pani jeszcze w dwóch zdaniach opisać ten budynek, to miejsce, tak aby zachęcić mieszkańców do tego, żeby jednak tutaj to miejsce tętniło życiem, żeby tutaj odbywały się różnego rodzaju pokazy, czy to filmowe, czy wystawiennicze. Przyjemne z pożytecznym. Blisko jest park zdrojowy, można wyjść, pochodzić i rozerwać się kulturalnie.